Oczywiście tych skrótów klawiszowych jest naprawdę dużo. Przechodząc do Editor Preferences, tutaj możemy użyć na przykład key i stąd mamy skróty. Te wszystkie skróty, jak na przykład auto, setkey, linear, user, możemy wykorzystać tak samo jak i następne, więc sami możemy także stworzyć bindy. Nawet tworząc taki kod, przejdę teraz z powrotem do naszego poziomu i teraz, gdy jestem na danym poziomie, tak jak widzimy to w tym przykładzie, no to także stąd mamy możliwość kliknięcia Open Level Blueprint, no i stąd możemy też wykorzystywać te skrótowce do blueprintów, tak? Czyli nie tylko do skrótów edytora, ale także oczywiście do blueprintów. Przyciskając B mamy branch, przyciskając D mamy delay, przyciskając F i lewy przycisk myszy mamy for each. Warto się z nimi zapoznać, jest ich naprawdę dużo. Once to jest O, a na przykład P to jest begin play. Czyli możemy wykorzystać ten skrót do szybkiego iterowania naszych treści. Kolejnym ciekawym skrótem klawiszowym, który naprawdę znaczący sposób przyspiesza poruszanie się po projekcie, bo mówiłem wcześniej o tym, jak możemy wykorzystywać syntax do wyszukiwania plików, możemy wykorzystać skrót klawiszowy Ctrl-P. Ctrl-P sprawdza wszelkie asety, więc jeśli ja bym chciał na przykład użyć jakiś poziom, przeciągnąć coś, powiedzmy, ukryję na sam początek może engine, bo są też tam wylistowane, teraz klikając Ctrl-P, nie będzie to widoczne, widzimy, że nasza biblioteka jest mniejsza, nawet mając takie modele i znając ich nazwy, na przykład wezmę tutaj, powiedzmy, cube, to mogę bezpośrednio to przeciągnąć i też możemy to de facto zdokować i zamiast skorzystać z Content Browser, tak jak miałem pokazane, mam też Bridge, Word Browser, to mogę stąd wybrać po prostu konkretne opcje. Zobaczmy, co my tu mamy. Widzimy, że są foldery, są na przykład jakieś kwiaty. I wyszukując, powiedzmy, blok, nie wiem, tundra, o, możemy szybko przenieść, na przykład nałożyć. No, tutaj powinien, mamy materiał. Oczywiście położyłem w tym przykładzie teksturę. Automatycznie widzimy, że też to zamieniło, tak? W ten sposób możemy szybko to zarządzać, więc Ctrl-P jest bardzo ciekawe. Także jeśli mamy na przykład charakter i blueprint, no to bez przeciągania, klikając na to, mogę szybko uruchomić dany blueprint, tak? W ten sposób można bardzo szybko poruszać się pomiędzy Content Browserem. I tutaj nawet gdy mamy na przykład jakieś pliki, jak gdy mamy tą funkcję i powiedzmy damy print string, Prime Sound, no byle jakie, bo chcę zwizualizować po prostu konkretny skrót klawiszowy. Weźmiemy teraz też print. No, ok, znów Prime Sound. I jeśli chcemy to uporządkować, możemy przycisnąć przycisk Q. Automatycznie uporządkuje to nam. Tak, czasem może być nieoczekiwany rezultat, zbyt na przykład daleko od siebie oddalony, czy nachodzący na siebie. Jednak no, możemy szybko też uporządkować. Kolejną ciekawą sztuczką jest to, że możemy wykorzystywać wyrażenia matematyczne w zmiennych. I teraz jeśli dodam zmienną, będzie to zmienna integer. Mamy też integer 64, który pozwala na szerszy zakres wartości, tak? Więc będziemy to używać, jeśli przekroczy to zakres podstawowego integer. Myślę, że warto zapoznać się z dokumentacją, jednak na większości przypadków będziemy posiłkować się zwykłym integer. No i mając taki integer, możemy uzyskać setter, tak? I też właśnie, i też zapomniałem o fajnym skrócie klawiszowym, tak jak teraz ci pokazałem. Z kontrolem możemy bezpośrednio użyć gettera, z altem setera, czyli albo mamy tą wartość, która będzie zwracana, albo ją ustawiamy, tak? Czyli control get, alt set. I gdy mamy naszą zmienną, tak? Którą możemy też ustawić z altem, możemy też użyć wyrażenie matematyczne, na przykład 25 podzielić na 5, razy 24. Widzimy, że automatycznie to, co wpiszemy, zostanie obliczone. Mamy coś takiego jak zaznaczenie wszystkich modeli. To jest skrót klawiszowy Shift-E. Jeśli to zduplikuję i mamy na przykład Ctrl-W, duplikowanie, duplikowanie i tak dalej, to jeśli chcę zaznaczyć wszystkie modele, które są na danym poziomie, wykorzystujemy do tego przycisk Shift-E. Zaznacza to wszystkie modele, które po prostu są tym samym asetem.